Pełnia życia. Pełnia życia takie hasło na początek, które no dość ogólnie brzmi, ale jest to wielki argument dla Pana Boga, aby nam pomagać, aby nas wspierać. Bóg wie, że jesteśmy stworzeni, bo sam nas stworzył, jako niepełnych, dopełniających się, anulujących swoje braki, poprawiających, wzmacniających swoje zalety. Bóg nas po prostu wychowuje do pełni. Ta pełnia też jest rozumiana fizycznie, może być rozumiana fizycznie, i właśnie o tym jest Ewangelia z najbliższej niedzieli. Otóż Pan Jezus dzisiaj przechodzi przez kolejne miejscowości i przynoszą mu jako uzdrowicielowi, cudotwórcy, przynoszą człowieka głuchoniemego. I na chwilkę warto się zastanowić, taką sobie małą przerwę zrobić przy rozważaniu tej Ewangelii. Jakie doświadczenie rzeczywistości ma osoba głucho niema, pozbawiona dwóch z pięciu zmysłów? Głucho nie ma, nic nie słyszał nigdy i ani słowa z nikim nie zamienił, może jakieś dźwięki, których i tak nie usłyszał. A więc poznawanie świata przez osobę głucho niemą to tylko suche obrazy. Coś widać, jakiś ludzi, ale nie umiem nazwać, nie umiem zdefiniować, nie umiem zrozumieć. Mogę dotknąć, mogę posmakować, mogę zobaczyć i nic więcej. Tak żyje człowiek niepełny, dosłownie ten konkretny, którego przyprowadzono do Jezusa. Ale w sferze duchowej, kiedy czytamy tę Ewangelię, jest to jakoś obraz człowieka, który nie korzysta z pełni swoich możliwości. Mowa i słuch, te dwa zmysły, są ściśle związane ze Słowem. Słowo się słyszy, a potem się je wypowiada. Jeśli Bóg oparł komunikację z nami właśnie na swoim słowie, a nawet na Chrystusie, który jest słowem wcielonym, to znaczy, że Bogu zależy, abyśmy dobrze słyszeli Jego słowo i też dobrze je rozpowiadali. W tym wypadku w ogóle, żeby ten człowiek słyszał słowo Boga i w ogóle, żeby je rozpowiadał. Jezus zabiera go poza wieś, poza to otoczenie, które może trochę szukało sensacji, no i zrobił coś bardzo, bardzo ciekawego, co też pokazuje, że Bóg rozmawia z nami osobiście, bo Jezus chciał dotrzeć do tego człowieka w taki sposób, tak go uzdrowić, żeby On to przyjął. Więc uczynił coś dziwnego, coś, co może nas dzisiaj troszkę, nie wiem, może gorszyć albo jakoś obrzydzać, ale Jezus wziął ślinę, ślinę zmieszał z błotem, no i nałożył właśnie na, na zmysły tego człowieka poprzez palce i, i język. No, ten człowiek by nie usłyszał, co Jezus mówi, ale też nie mógłby się wypowiedzieć, czy, czy ten cud, że tak powiem, zaistniał. Więc Jezus wybrał Osobliwą, dla niego wyjątkową e, formę uzdrowienia. Ten człowiek po prostu tak, ten cud przyjął. I co się stało? Kiedy Pan spojrzał w niebo, wskazał temu człowiekowi, skąd pochodzi owa moc uzdrowieńcza od Boga, i wypowiedział słowo efata, to znaczy otwórz się. I w ten sposób dokonało się otwarcie zmysłów. Ten człowiek poznał, że dzieje się coś pozaziemskiego. I z drugiej strony mógł wreszcie usłyszeć i swobodnie mówić, jak pisze nam autor Ewangelii. To jest coś bardzo pięknego. Jezus otworzył tego człowieka na słowo Boże. Otworzył go i pierwsze słowo, które usłyszał, to: otwórz się z ust samego Chrystusa. Więc pozostał otwarty. Nasłuchiwał już nie tyle świata stworzonego i ludzi, ale mógł wreszcie wejść do synagogi i słyszeć, co tam się mówi o Bogu, który go uzdrowił. A potem, potem mógł to rozpowiadać I to jest właśnie dobry obraz, piękny obraz na tę niedzielę naszego życia Pozwalajmy Jezusowi otwierać nasze zmysły I nawet jeśli nie mamy problemu ze słuchem czy z mową To po prostu oddawajmy Panu Bogu to, co słyszymy Selekcjonujmy to, co słyszymy, żeby nie słyszeć rzeczy szkodliwych Chętnie słuchajmy Słowa Bożego i podobnie z mową, aby nasza mowa błogosławiła, a nie złożyczyła, mówiąc ogólnie. A więc odwagi! Dajmy się Chrystusowi oczyszczać i otwierać bardzo osobistym sposobem, takim, którym tylko my rozpoznamy i dzięki któremu potem będziemy głosić Ewangelię. Wszystkiego pięknego.